region, który spowodował u mnie szybsze bicie serca. Dzika, nieokiełznana przyroda. To jest skała Licoreia. To jest słońce. Luna Veya. Yeah? Okay. Old Moon. Old Moon, right. To jest las tutaj wszędzie. To jest totalna dzikość. I to jest winorość, która naprzeciw wszystkiemu rośnie w tej skale. Our dear Jakob is making only garnacha. Yeah. Rueja is perfect. There is some kind of umami in these wines. Thank you. See you in Poland. Słuchajcie, drugi winiarz to Jordi, zwany tutaj przez swoich importerów i przyjaciół dzikiem. Jakby widać dlaczego, nie? Trochę. On nic nie rozumie, więc mogę gadać co chcę. Jordi, jaką winnicę reprezentujesz? Jak się nazywa twoja winiarnia? My cellar is Chalal Kait. It's a cellar in Torrojal Priorat. He speaks English now. No, it's little English. Okay. So this episode will be in three languages: Polish, Spanish, and little English. Okay, no problem. No problem, Jordi. If you want to speak English, no problem. English is not a problem for us. So we are in one of your vineyards called Pardelases. See? Yes, it's correctly. What does it mean? Pardelases is the name of the mountain. Okay. It's a mountain from the donkeys. But I don't see any donkeys. In this moment, not that case, no. In this moment, the tractors. Okay, Jordi jest, słuchajcie, tutejszym promotorem Carignan. Generalnie Jordi uważa, że garnacza, okej. Ale Carignan to jest dokładnie ten szczep, który kocha Jordi, prawda? Sí, sí, a mi me gusta mucho más la Carignana, porque es una variedad más difícil de trabajar. Y siempre me han gustado los retos. Antiguamente la gente olvidó la cariñera. La cariñera era para hacer los vinos de baja calidad. Uh-huh. Y hemos puesto en el mundo que la cariñera está dando una calidad excepcional, uh-huh, incluso mejor que muchas garnachas. Pardelases se inició con un copaje garnacha cariñera y lo hemos mantenido, pero okay, a mí me gusta mucho trabajar con cariñeras, hago rosados de cariñera, cariñeras monovarietales, un poco rompiendo moldes. Okej. Okay. Jest rok 2023, jest w tej chwili początek czerwca i w Prioracie, słuchajcie, bo tutaj, wiecie, to nie tylko są ogólne informacje o Prioracie, ale macie też taki rodzaj informacji lokalnych i bieżących, takie wiadomości z Prioratu. W Prioracie każdy winiarz mówi mi o tym, jakie są niesamowite problemy w tym roku 2023 z suszą. Tu jest masakryczna susza i po prostu już widzą na krzewach, że winogrona umierają. Powiedz mi, Jordi, jak to będzie w tym roku z winoroślą, z waszymi zbiorami? Czy to jest naprawdę duży problem, czy jeszcze sobie jakoś ta winorośl poradzi? Este año va a ser un año muy complicado. No ha llovido ni una cuarta parte de la pluviometría que estábamos acostumbrados y aparte venimos de un año ya anterior que también fue seco. Entonces, ahora en estos momentos hay perdido el 50% de la cosecha y veremos si podemos vendimiar el otro 50%. Va mucho dependiendo de fincas y de zonas, porque uh-huh, la pluviometría en Priorat pueden caer 40 litros en un sitio y a uh-huh, 5 kilómetros cero. Pero bueno, más o menos las caras norte están aguantando, pero las caras sud uh-huh, están padeciendo mucho. Esta cepa ya está muerta de la calor, ha intentado aguantar, no ha podido, y ha petado completamente, ya está seca. Y bueno, una cepa menos. Este año está pasando. Cepas que replantamos el año pasado como estas, que replantamos el año pasado brotaron, también están muertas y secas. Han quedado algunas vivas, pero muchas han fallado. Eso es motivo de la gran sequía que estamos pasando este año. Jordi, ¿a co z nawadnianiem? Nie masz tu żadnych szans na nawadnianie, prawda? Aquí entramos en la política. Tendríamos posibilidad de regar, pero el 90% del agua que tenemos en esta zona se la llevan a otras zonas.
para las ciudades como Reus, Tarragona, las industrias de Reus, Tarragona, Vilaseca, se llevan toda el agua de esta zona y estamos luchando para poder recuperar esa agua y poder mantener la gente en el territorio, porque al final el agua es vida. Słuchajcie, tutaj Jordi jest specjalistą od Likorei i nam tutaj wyjaśni różnicę pomiędzy różnymi odmianami tego łupka. Jordi, now you talk! Son dos tipos de Likorella diferente. Esta sería la Likorella muerta, es una Likorella que se rompe con mucha facilidad. ¿Vale? Se rompe con mucha facilidad porque eres Jordi. No, 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 no. Y en cambio esto sería Obelix. Esto sería Likorella viva. Cuesta bastante más de romper y aparte es de color gris. ¿Vale? Mientras que la otra es de color marrón. ¿Vale? Son los dos tipos de Likorella. Esta, si no vigilas, siempre llevas cortes en la mano. Porque es mucho más apuntada que no esta. Esta es más terrosa. Tiene el canto más rodado y esta tiene el canto más fuerte. Pero bueno. Słuchajcie, teraz zjeżdżamy i będą piski. To jest Jordi, który tędy jeździ codziennie, ale ja nie czuję się zbyt pewnie. Serio? Co muertas? Co muertas? O-o. No, this is no problem. Not yet. This is perfect. This is not problem, my friend. Problem to dopiero będzie, moi drodzy. Watch the road, ok? Watch the road. Exacto, ¿no? Cuidado, que vamos, ¿eh? Uno, dos, tres. No. Sí. No. Sí. Jesus. No. Ok. Ta jagnięcina długo we mnie nie zostanie dzisiaj. No dobra, kochani, król Karinieny pokazuje swoje ukochane krzewy. Karinena, sí? Sí. To esta finca z Karinena es una, dos, tres, cuatro y cinco. Aha. Esto es Karinena. Garnacha es un corazón y la Karinena es la uva y un plumero al lado. La uva y un plumero al lado. Esto es Karinena. Karinena siempre hace una uva grande y un plumero, que es el pequeño. Jordi, ¿a jaki masz najstarsze krzewy winorośli? Las cepas más viejas que tengo yo las tenemos detrás y es una finca que tengo alquilada que está plantada en 1936. ¡Oh! Es el viñedo más viejo que tengo alquilado. No en propiedad, no tengo dinero para comprar la finca de estas. A Jordi, ¿wierzysz w to, że ze starych krzewów są lepsze winogrona? La ventaja que tiene la cepa vieja es que has de trabajar menos la tierra para que te dé una mayor calidad. Eso no quiere decir que plantando, como tenemos aquí delante un costero que está plantado como un viñedo viejo a 1,50 por 1,25, no podamos obtener una calidad muy parecida o casi casi igual. Los viñedos viejos dan mejor calidad sin trabajarlos tanto, pero los viñedos que no les des demasiada cantidad de abonos, también pueden producir una buena calidad. Ok, ciekawe. Jordi, pokaż mi twoje wina. Słuchajcie, wszystkie trzy wina, które teraz spróbuję z Jordim. Nie wiem, dlaczego ja tak krzyczę w sumie. Wszystkie trzy wina, które teraz spróbuję z Jordim, są dostępne w Polsce. Pierwsze wino, The Strankis. The Strankis es durante la guerra. Francia y España se parten mi país.
y los agricultores continúan traficando entre fronteras. Oczywiście. A este tráfico se llama destranques. ¿Y tú też coś tam trafikujesz? Sí, bastante traficante soy yo. Okej. Okay. I destrankis, słuchajcie, bo już trochę wiem, to jest kupasz, sí? Garnacha i cariñena. 80% garnacha, 20% cariñena, 9 meses de crianza, barricas de roble francés i americano. Wszystko zrozumieliście, bo zrobiłam wam napisy. Tak. Okej, okay, salut. Salut. Jakie to jest wino? Jak opiszesz to wino? Destrankis jest un vino fresco. Es un típico priorat, pero con un poco más de frescura de lo que serían los priorats más clásicos. Mm-hmm. Ja bym, słuchajcie, powiedziała, że to jest takie wino miś. Takie bardzo, bardzo przyjazne. Świeże, ale bardzo takie pluszowe, takie miękkie, takie welurowe. 80% garnaczy, tylko 20% karinieny, czyli faktycznie ta, mamy tutaj zdecydowany akcent na owocowość i na taką miękkość, a kariniena... Jak zobaczycie w naszym kolejnym odcinku z Monsant, gdzie pokażemy wam różnicę między karinieną a garnaczą, trochę bardziej się na tym skupimy, to zobaczycie, że kariniena odpowiada trochę bardziej za taką twardość w winie i za taninę. Fantastyczne wino codzienne. Super, super, mega, super. Siguiente. Sommelier, ok? 100% kariniena. 100% kariniena. Si. Twój ulubiony szczep. Hmm? Mi varia favorita, exacto. Jordi, ja myślę, że to jest twój ulubiony szczep, bo ten szczep jest taki jak ty. Indomable. Jaki jest ten szczep? La carignana jest... Como vino, okej? Okay? Como vino. No, como vinia. La carignana, en principio, sería una variedad dura, fuerte, con mucho tanino. Pero aquí lo que conseguimos, aquí lo que conseguimos es, al utilizar el castaño, que lo que conseguimos es suavizar la cariñena, volverla una cariñena más melosa, más gustosa, uh-huh. Con un tanino más agradable en boca. Uh-huh. Y un poquito lo que conseguimos es hacer una cariñena diferente y volverle a la cariñena su posición. Uh-huh. No, więc właśnie. I w stosunku do poprzedniego wina, które było takie bardziej miękkie, pluszowe, to jest bardziej takie kanciaste, trochę bardziej takie właśnie skaliste. I kiedy spróbowałam go przed chwilą pierwszy raz, to zapytałam, czy winorośle rosną na ziemiach, w których jest jakaś trochę większa zawartość żelaza, bo jest ono dla mnie właśnie takie trochę krwiste, trochę jak takie surowe mięso, świeża krew, takie wino wampiryczne. Bardzo, bardzo fajne, takie bardziej poważne, kanciaste, takie jak ja bardzo lubię. Salute, Warzoganu. Salute, muchas gracias. Nie ma pan dobrze. 50-50, 50-50. Si, 50-50. 50-50, garnacha. I cariñera. I cariñera. I barrica. Esto está hecho en roble y en roble francés, uh-huh. Y roble americano. Si. 12 meses. Nuevo y viejo. 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 Nunca viejo. Trabajamos... con las gamas altas nunca uh-huh. Trabajamos con roble nuevo, okay. Y nosotros hacemos vino de la tierra, uh-huh. No hacemos vino de la barrica. Good. ¿Vale? Si tú quieres barrica, llega un momento que parece que te pongas este palo en la boca. Sí. Y tiene gusto a palo y no uh-huh. Gusto a vino. Ale wiesz, no, takie wina wtedy dostają 100 punktów Parkera, więc może to się opłaca. Parker trabaja con demasiadas influencias, si no a lo mejor sí que lo conseguiríamos. Ok, último vino, sí? Sí, último vino. Ahora soy yo que lienzo. A mí me encanta. Dlaczego? Y con la cariñera le hemos tapado la garnacha. Es muy importante desenmascarar la garnacha. Słuchajcie, no mówiłam wam, ten człowiek po prostu kocha karinienę, więc ja myślę, że musicie sami spróbować tego wina, jest naprawdę fantastyczne. To już jest takie wino, które potrzebuje kawałka mięsa, ale rozumiem, że ogląda mnie bardzo wielu nas, bardzo wielu wegetarian, więc przestanę cały czas mówić o mięsie. Ja tu przed chwilą byłam na fantastycznym obiedzie, jadłam jagnięcinę, zresztą widzieliście nas w samochodzie, trudno było tą jagnięcinę utrzymać, ale również jedliśmy fantastyczne grillowane warzywa, zwłaszcza takie mocno zgrillowane papryki, w ogóle wszystko, co będzie miało właśnie tą
tą reakcję Maillarda, czyli taką słodycz, trochę zgrillowania. Będzie fantastycznie pasowało do tego wina. Ja, słuchajcie, zmykam już z Prioratu. Jutro jedziemy do Tarragony. To tam właśnie urodził się René Barbier, o którym dzisiaj na początku samego tego odcinka mówiliśmy. Bardzo dziękuję, Jordi. Nie wiem, jak jest Jordi po polsku. Czy to ma jakieś tłumaczenie na polski? Jerzy, Jerzy, Jerzy! Więc dzisiaj... Jerzy! Bardzo dziękuję, Jerzy. Polecam Wam bardzo te wina i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tych odcinków z tego regionu, znaczy z tych trzech regionów, Tarragona, Montsant i Priorat, będzie trzy. Także oglądajcie, skomentujcie, czy byliście w tym regionie. Koniecznie również zasubskrybujcie nasz kanał. Pamiętajcie, że mam Patronite'a. I do następnego razu. Ciao, salut! Salut, Jorge Ganut. Adios. Adios.